Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się eksperymentami związanymi z wodą. Woda, jak wszystko co nas otacza, zbudowana jest z małych cząsteczek, niewidocznych dla nas gołym okiem. Zaczniemy od pierwszego eksperymentu, w którym zobaczymy, czy woda ciepła, a zimna mają różną gęstość. Dla przygotowania eksperymentu potrzebujemy zbiornika z wodą, taką w temperaturze pokojowej, a także zbiorniczka z wodą zimną i gorącą. Żeby zauważyć różnicę, czy woda jest zimna, a gorąca, ja dodam troszeczkę barwnika. Do wody zimnej doleję barwnika niebieskiego. Do wody gorącej barwnika czerwonego. Teraz do małych probówek będę przelewać wodę zimną i gorącą. Zaczniemy od wody zimnej. A teraz doleję wodę gorącą. Musimy bardzo uważać, żeby się nie oparzyć. Jak widzimy, woda ma już inny kolor, więc teraz naszym zadaniem będzie zakryć palcem od góry nasze próbówki i bardzo delikatnie będziemy wkładać je do kontenera z wodą. Robimy to bardzo powoli, żeby nie za bardzo wzburzyć naszą wodę. I kładziemy probówkę niebieską na dole, otwieramy palec i pozwalamy, żeby probówka została na dnie. Teraz dokładnie to samo robimy z probówką czerwoną, w której jest gorąca woda. Wkładamy delikatnie do wody i puszczamy palec. Przytrzymujemy chwilę probówkę i wyciągamy rękę. Możemy już szybko zauważyć, że woda czerwona, czyli woda gorąca, bardzo szybko wypłynęła z naszej probówki. Dlaczego tak się dzieje? Woda gorąca ma mniejszą gęstość, czyli jest lżejsza od wody zimnej. Dlatego unosi się ku górze. Woda niebieska jest bardzo zimna, i możemy zauważyć, że bardzo delikatnie wypływa z naszej probówki. W momencie, kiedy woda będzie dosyć długo stała tutaj, woda ciepła z zimną połączą się i nasza zlewka zmieni kolor w środku na fioletowy, ponieważ woda czerwona z niebieską połączą się. Ułatwienie połączenia byłoby możliwy sposób, gdybyśmy zaczęli mieszać w środku naszej zlewki. Więc teraz widzimy, możecie taki eksperyment także wykonać w domu, uważając, żeby nie poparzyć się gorącą wodą. Teraz przejdziemy do kolejnego eksperymentu, który również możecie wykonać w domu z rodzicami. Do przygotowania eksperymentu będzie potrzebny nam talerz lub miska, woda, płyn do naczyń, a także przyprawy. Na początku do naczynia wlewamy wodę. Ja mam w niej trochę barwnika, więc woda będzie lekko różowa. Następnie na naszą wodę będziemy wysypywać przyprawy. Wysypujemy przyprawę dosyć gęsto i możecie zauważyć, że przyprawa przykryła prawie całą górę, całą powierzchnię naszej wody. Woda, tak jak mówiłam wcześniej, zbudowana jest z bardzo malutkich cząsteczek, które, będąc blisko siebie, tworzą błony. I na wodzie możemy zaobserwować takie zjawisko, które nazywa się napięciem powierzchniowym.
Dlatego niektóre owady potrafią chodzić po wodzie, na przykład nartniki. Nam napięcie powierzchniowe przydaje się podczas robienia baniek mydlanych. Teraz w naszym eksperymencie postaramy się zniszczyć napięcie powierzchniowe, które powstało na naszym naczyniu. Czyli teraz do małego pojemniczka wlewamy trochę płynu do naczyń. Mały patyczek moczymy w płynie do naczyń. I teraz wkładamy w środek nasz patyczek i obserwujemy, co się dzieje. Jak widzicie, nasza przyprawa zaczęła odsuwać się od patyczka. Jeżeli włożymy patyczek w miejscu, gdzie przyprawa jest bardzo blisko siebie, dalej zauważymy, że nasza błona, czyli nasze napięcie powierzchniowe, zostaje powoli rozerwane. Im silniejszy macie detergent, czyli silniejszy płyn do naczyń, tym szybciej będą rozchodzić się nasze przyprawy. Ale zauważcie, teraz wkładam z powrotem też zamoczony patyczek w płynie do naczyń, a nasze przyprawy już nie uciekają. Dzieje się tak, ponieważ nasza błona została już rozerwana tutaj na środku i dlatego tutaj napięcia już nie ma. Więc nieważne, czy teraz będziemy tutaj wkładać nasz patyczek, przyprawy będą stały w miejscu. Podobnym eksperymentem, który pokaże nam napięcie powierzchniowe, jest eksperyment, przy którym musimy wykorzystać pustą butelkę, gazik, gumkę, recepturkę, a także wodę. Do butelki wlewamy wodę i górę zasłaniamy gazikiem. Gazik ma tutaj małe dziurki, więc jeżeli przesuniemy butelkę do góry nogami, to woda będzie się wylewać. Ale pokażę Wam teraz eksperyment, którym spowodujemy, że woda nie będzie się wylewać przez naszą gazę. Będziecie mogli tym eksperymentem zaskoczyć swoich kolegów i koleżanki. Wszystko polega na tym, żeby przyłożyć rękę do góry butelki, zakrywając naszą gazę i chwileczkę trzymamy do góry nogę. I teraz puszczamy naszą rękę i zauważymy, czy woda się wyleje, czy też nie. No to sprawdźmy. Jak widzicie, woda nie wylatuje z butelki, bo kropelki złapały się za ręce, są tak blisko siebie, że woda nie jest w stanie wylecieć. Ale wystarczy jeden malutki ruch, żeby zniszczyć nasze napięcie powierzchniowe. Czyli tak jakbyśmy mieli jakiś sztorm na morzu, to teraz możemy delikatnie przesunąć naszą butelkę w bok i w ten sposób widzimy, że nasze napięcie zanika. A teraz przejdziemy do kolejnego eksperymentu. Kolejnym eksperymentem przy użyciu wody będzie sprawdzenie wyporności rzeczy, które wrzucimy do naszej miseczki z wodą. Do tego eksperymentu potrzebujemy plasteliny, miseczki i wody. Na miseczki wlewamy wodę. I wybieramy dowolną część plasteliny, tyle ile uważamy, że będziemy chcieli z niej ulepić. Na początku z plasteliny lepimy kamyczek i będziemy wrzucać go do wody. Jak myślicie, będzie unosił się na wodzie czy opadnie? Jak widzimy, kuleczka z plasteliny opadła na dno miski. Dzieje się tak, ponieważ kształt plasteliny nie pozwala pływać jej po wodzie.
Jak to się dzieje zatem, że ogromne statki, które są o wiele cięższe od naszej plasteliny, są w stanie unosić się na wodzie? Dzieje się to, ponieważ wszystko zależy od kształtu, jaki nadamy naszej plastelinie. Statki, mimo że są o wiele, wiele cięższe od plasteliny, całą swoją siłę rozkładają równomiernie na każdy element statku. Więc teraz widzieliście, że z tej samej kulki plasteliny ulepimy coś, co będzie przypominać łódeczkę. I teraz będziemy starać się, żeby nasza łódeczka popływała po wodzie. Jak widzicie, substancja o tej samej masie, co wcześniej, unosi się na wodzie ze względu na to, że siła rozłożyła się równomiernie na każdy kraniec naszej plasteliny. Musimy także dopilnować, by woda nie dostawała się na naszą plastelinę, bo wtedy pomoże jej to w podtopieniu. A teraz przejdziemy do kolejnego eksperymentu, w którym zobaczymy, czy substancje potrafią być nasycone. W tym eksperymencie sprawdzimy, gdzie cukier rozpuści się szybciej, czyli czy w wodzie zimnej, czy gorącej, a także co to znaczy, jak wygląda roztwór nasycony. Do eksperymentu będziemy potrzebować miseczki z wodą zimną, miski z wodą gorącą, a także cukru i łyżeczkę. No to zaczynamy. Każdej z miseczki będziemy w tym samym czasie wsypywać po łyżeczce cukru. Wsypiemy na razie 3 łyżeczki i zaczniemy mieszać. Zauważcie, czy już zaczyna się rozpuszczać cukier. Możemy zauważyć, że cukier już nawet bez pomocy zaczyna powoli rozpuszczać się w wodzie gorącej. No to zacznijmy mieszać. Sprawdźmy teraz, co się stało. Zobaczmy na miseczki. W zimnej wodzie zostało troszeczkę więcej cukru niż w wodzie gorącej. W wodzie gorącej cukier rozpuszcza się szybciej, ponieważ ruchy cząsteczek są o wiele szybsze, przez co pozwalają wchłonąć ten cukier. To spróbujmy teraz do wody gorącej. Skoro cukier rozpuszcza się szybciej, żeby też eksperyment nie trwał bardzo długo, no będziemy dosypywać cukru i sprawdzać, co to znaczy, że roztwór jest nasycony. Wsypujemy cukier i mieszamy. Jak widzicie, cukier rozpuszcza się już coraz trudniej. Dosypiemy jeszcze 3 łyżeczki i zobaczymy, czy ten cukier rozpuści nam się w całości. Jak widzimy, proces rozpuszczania się cukru w wodzie jest już utrudniony. Tak jak my, gdy zjemy za duży obiad,
czujemy się bardzo nasyceni, tak samo dzieje się z naszym roztworem. Woda może przyjąć określoną liczbę substancji, czyli na przykład cukru. Wtedy, gdy cukier przestaje się rozpuszczać, nazywa się to roztworem nasyconym. A teraz przejdziemy do ostatniego eksperymentu, który później będziecie mogli wykorzystać wiele razy jako formę zabawy. Ostatni eksperyment nosi nazwę wodne tornado. Na pewno wielu z Was widziało kiedyś, jak z wanny wypuszczamy korek i wtedy woda zaczyna szybko spływać i powstaje coś takiego wyglądającego jak wir wodny. I właśnie zadaniem naszej zabawki będzie przeniesienie wiru wodnego do butelek. Do stworzenia takiego wiru wodnego potrzebujemy dwóch butelek plastikowych, wody, a także my użyjemy specjalnej złączki. Jednak Wy w domu, żeby wykonać takie łączenie butelek, będziecie mogli poprosić rodziców, by przy pomocy wiertarki lub gorącego gwoździa zrobili dziurki w korkach od butelek, a następnie gorącym klejem skleili nasze butelki. Zobaczmy, jak będzie działał i wyglądał nasz eksperyment. Do jednej z butelek wlewamy wodę. Nie wlewamy wody do końca, tak by mogła ona swobodnie przelatywać przez butelki. Następnie wkładamy korek. Ja mam specjalną nakrętkę, Wy będziecie używać do tego korka. Nakręcamy na butelkę i od drugiej strony będziemy wkręcać kolejną butelkę. Nasze tornado jest już prawie gotowe, no to teraz musimy sprawdzić, jak będzie działało. Będziemy przestawiać naszą butelkę do góry nogami i wprawiać ją w taki ruch. I teraz zauważcie, jaki wir wodny stworzył się w naszej butelce. To powtórzmy jeszcze raz, żebyśmy dokładnie zobaczyli. Machamy chwilę butelką i odstawiamy. I na górze możemy zauważyć wir. Wiry wodne występują w rzekach i jeziorach, dlatego musimy bardzo uważać, jeżeli na przykład spotykamy rwącą rzekę, ponieważ jak widzieliście, wir jest bardzo szybki i może być dla nas bardzo niebezpieczny, ponieważ może wciągnąć nas pod wodę. Mam nadzieję, że dzisiejsze eksperymenty Wam się podobały i zachęcam do oglądania kolejnych.